powiedział, że jakoś tak dziwnie. Słuchaj, ja chyba nie będę do niej chodzić, bo ona nic nie gadała. Jakie było twoje najgorsze doświadczenie związane z rozpoczęciem psychoterapii i pracy nad sobą? Czy terapia pomaga zapomnieć o złych rzeczach z przeszłości? Szybko zagrzebać pod dywan, żeby szybko już przestać o tym rozmawiać, bo jest wejście na trudny temat i ten trudny temat trzeba ominąć, żeby broń Boże nie skwasić atmosfery. Dzisiaj wracamy tak naprawdę do jednego z moich ulubionych tematów, jakie poruszam tutaj na kanale, a paradoksalnie tych tematów jest, albo głównie, filmów głównie poświęconych temu tematowi jest najmniej. Poprosiłam Was o pytania na Instagramie, czy macie jakieś pytania, aby jakoś tak swobodnie poprowadzić tą pogadankę. I jak zwykle było dużo, co z jednej strony tak uświadamia, że jakby nie do końca wiemy, jak to funkcjonuje, a z drugiej strony daje mi radość, że mogę się tym podzielić i być może chociaż jednej osobie tam zmienić perspektywę. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam do oglądania. Jak chcę, to odpalam wiatrak, więc czasami będę mieć włosy z Hollywoodu. Pierwszą wiadomość, którą chciałabym przeczytać, to: wybrałam się ostatnio właśnie na psychoterapię. Pokazałaś mi, że warto walczyć o siebie. Dziękuję. Nie wiem, jakim sposobem to pokazałam, aż sobie tak przeleciałam na szybko przez jakieś filmy, przez jakieś moje Insta Stories i widzicie, tak jakby siebie nie doceniam w tym temacie, ale jeśli jakakolwiek moja działalność i poświęcone minuty Ci pomogły, to się bardzo cieszę i mam nadzieję, że będzie Ci służyć. Jak wygląda pierwsze spotkanie? Terapeuta pyta się, jaki masz problem, czy jak to wygląda? Było dużo takich pytań właśnie, jak to jest, gdy się przychodzi. Więc tak, ogólnie no, przychodzimy tak jak do każdego specjalisty, czy jak do lekarza. Przychodzimy z jakimś symptomem, z jakąś konkretną jedną rzeczą. W moim przypadku akurat było tak, że ja przyszłam z jakimś jednym konkretnym przemyśleniem, czy z jakimś takim problemem, który na dany moment mi jakoś przeszkadzał, ale na tamtą chwilę miałam jeszcze takie jakby problemy pośrednie, które potrafiłam jakby rozpoznać i też o nich wspomniałam. Więc koniec końców wyglądało to tak, że jakby ta praca nad moim niby tym docelowym problemem trwała bardzo krótko, a okazało się, że wokół tego, pod tym, za tym i no wokół tego po prostu jest bardzo dużo różnych innych kwestii do przegadania. Więc tak na początku po prostu zgłaszamy się, z czym przychodzimy, czy ze strachem, czy z jakimś gniewem, czy z problemami emocjonalnymi, czy z problemami w pracy, czy z jakimś konfliktem w związku, albo przychodzimy z jakąś konkretną traumą, z jakimiś flashbackami. Jak wygląda taka psychoterapia? Wspólnie z terapeutą powinniście ustalić jakby cele psychoterapii, żeby można było w jakiś sposób monitorować to, czy na pewnych płaszczyznach i w pewnych obszarach Twojego życia gdzieś tam Twoja percepcja się zmieniła, czy może już zaczęłaś sobie radzić z danymi sytuacjami, problemami. Nie wiem jak w innych nurtach, ale w nurcie psychodynamicznym w moim przypadku terapeutka poświęciła na zapoznanie się ze mną i z moim światem poświęciła 3 pierwsze spotkania. I ona zadawała mi pytania, więc ja nie musiałam się stresować, że ja muszę być wodzirejem i muszę o wszystkim pamiętać, tylko ona mnie pytała o rodziców, rodzeństwo, o relacje z rodzeństwem, później o jakichś moich najbliższych, o to, gdzie studiowałam, na przykład, nie wiem, czemu przerwałam studia, że później na nie wróciłam i tak dalej, takie małe detale, że ona sobie budowała taką historię moją po prostu, żeby mnie bliżej poznać. Więc tak to wygląda. No i gdy przyszedł już czas tej pierwszej terapii, ostatnio właśnie rozmawiałam z kumplem Przemkiem, którego poznaliście w sumie na vlogu z Warszawy. On był właśnie na swojej pierwszej wizycie i powiedział, że jakoś tak dziwnie. Słuchaj, ja chyba nie będę do niej chodzić, bo ona nic nie gadała. Ale ja sobie tak mówię, Przemek, bo to o to właśnie chodzi, że w nurcie psychodynamicznym wchodzisz do terapeuty i ty nadajesz bieg temu spotkaniu. Wchodzisz, jest cisza,
i ty zaczynasz, i on obserwuje, z jakim vibe'em ty wchodzisz, z jaką mową ciała i co będzie pierwszą rzeczą, o której zaczniesz opowiadać. Czasami jest to jakaś zagwozdka z dnia dzisiejszego, czasami jest to wejście w jakieś emocji, bo coś się stało po drodze, powiedzmy. Czasami jest to jakieś przemyślenie, że wie pani co, zauważyłam to i to. I na początku to było bardzo dziwne, gdy ja tak wchodziłam, czułam się bardzo niekomfortowo, bo wiedziałam, że to ode mnie wszystko zależy. I czasami przychodziłam i mówiłam, nie mam dzisiaj pani nic do powiedzenia, tak nie wiem od czego zacząć. I czasami mi się tak wydawało, że ja dzisiaj przychodzę z pierdołą, nie? A rozmawiałam z koleżanką i w sumie miałam takie i takie odczucie po tej rozmowie. I tak mówię, nawet nie chce mi się za bardzo o tym rozmawiać. I się okazuje, że ja taka zniechęcona, że dzisiaj będę opowiadać o bzdurach, bo nie mam nic super do przegadania. Okazuje się, że za tym idzie jedna odnoga, druga odnoga. A pani, gdy już mnie zna, a znamy się już prawie 2 lata, to pani potrafi idealnie łączyć fakty. To jest dokładnie ta sama sytuacja, którą miała pani 3 miesiące temu z Pawłem. I teraz jest takie faktycznie. I jest łączenie tych schematów. Rozważam, ale się boję, że moje problemy nie są wystarczająco duże. Nie ma czegoś takiego jak wystarczająco duże problemy. To tak jakbyś dawała sobie pewien limit na przykład na to, że to nie jest wystarczający powód do tego, żebym na przykład była z siebie dumna. Albo to nie jest wystarczający powód, że mogę być szczęśliwa, nie? Bo muszę zrobić jeszcze więcej. Bo z 4 nie mogę się cieszyć, ale dopiero z 5 mogę. I to jest według mnie coś podobnego. Jak problem musi być duży, abyś mogła go skategoryzować jako problem, który przeszkadza ci w życiu? Czy musi to być strata całej rodziny w wypadku? Oczywiście odpukać, sorry za głupi przykład. Twoje problemy są wystarczające, aby znalazły rozwiązanie i aby prosić o pomoc. Nawet jeśli masz problem z notorycznym obgryzaniem paznokci, i bardzo masz potrzebę, żeby o tym porozmawiać, za tym kryje się o wiele, wiele więcej i zachęcam Cię do tego, żebyś się wybrała. Myślę, że do psychoterapeuty można iść tak po prostu, profilaktycznie. Tam się zawsze znajdą jakieś nasze niedokochane kawałki, które trzeba posklejać i pełno różnych schematów i przekonań, które można by było troszeczkę odwrócić, także zachęcam. I tutaj też się łączy pytanie, co daje Ci psychoterapia? Masz jakieś problemy? Sporo pytań jest właśnie, dlaczego się wybrałaś na psychoterapię? Co Ci daje psychoterapia? Ja się posłużę książką, widzę te Wasze pytania, to ona pomogła mi tak sobie ułożyć tak łatwo w głowie to, co ja faktycznie przerabiam, bo to, co ja robię, to jest jakby moje doświadczenie, a plusem jest to, że interesując się tym rozwojem i interesując się psychologią, mogę to jakoś ponazywać. Zazwyczaj jakby czasami nie wiemy nawet, nad czym pracujemy. Więc według książki Znajdź spokój wewnętrzny, pomoc dla DDD i DDA. DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. I DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Pomoc w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości. I planuję osobny film i jestem w trakcie zapisywania na bieżąco swoich przemyśleń, takich lekcji życiowych, które, wiecie, takich olśnień z psychoterapii i zapisuję sobie je, więc będzie osobny film, czego nauczyła mnie psychoterapia, z takimi konkretnymi przykładami z życia, czasami też na przykład z YouTube'a, mam przykłady, a tutaj tak bardzo ładnie autorka napisała. I to są przejawy trzeźwości emocjonalnej. Przede wszystkim terapia daje mi trzeźwość emocjonalną. A co za tym idzie? Dobrze rozwinięte umiejętności autoregulacyjne, czyli znalezienie takiego swojego termostatu, takiej autoregulacji, która pozwala mi znaleźć taki swój stan równowagi, zdolność regulowania silnych emocji, zdolność regulowania nastroju i apetytu, zdolność patrzenia na okoliczności życiowe z dystansu. Hit. Bardzo, bardzo polecam. Zdolność panowania nad sięganiem po potencjalne szkodliwe używki czy nad zachowaniami służącymi pocieszaniu się. Zdolność do życia w teraźniejszości. Zdolność utrzymywania relacji intymnych i towarzyskich.
Odporność życiowa, czyli zdolność podnoszenia się po ciosach. Zdolność regulowania swoich zachowań. Zdolność przyjmowania do wiadomości i przetwarzania niechcianych czy bolesnych emocji zamiast odrzucania ich, odcinania się od nich czy rzutowania ich poza siebie. Idealnie to jest tutaj napisane. I teraz tak, dlaczego ja się na tą psychoterapię wybrałam? Więc tak jak mówiłam, ja przyszłam z jakimś jednym problemem z teraźniejszości. Właśnie to jest umiejętność powiedzenia teraz prywaty w bardzo taki delikatny sposób. Więc ja miałam jeden konkretny problem, który został jakby bardziej wykryty przez mojego jednego z lekarzy, ponieważ ja miałam pewne symptomy fizyczne, które chciałam leczyć, ale okazało się, że nie jest to nic związanego raczej z moim ciałem, ponieważ wyniki miałam dobre. No i koniec końców lekarz zasugerował być może konsultacje z psychologiem. Więc ja po prostu zaczęłam szukać psychoterapeuty. Więc przyszłam rzekomo z tym jakby jednym problemem. Koniec końców, tak naprawdę, dokopując się do źródła, to pojawiłam się na terapii przez gdzieś tam syndrom wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej. Co to jest rodzina dysfunkcyjna? Ja sobie to tak porównałam dzisiaj z niedoborem, powiedzmy, magnezu w organizmie. Jak sobie tam pofolgujecie z dietą i zabraknie Wam magnezu, no to prędzej czy później będziecie czuć jakieś może drętwienie kończyn albo skurcze łydek. Niech ktoś rzuci kamieniem, kto nigdy w życiu nie doświadczył skurczu łydek w nocy. Więc to jest trochę takie wychowywanie się z takim deficytem, z takim niedoborem, że czegoś brakuje, że jakaś nasza potrzeba nie jest spełniana. I rodzina dysfunkcyjna to na przykład taka, w której jest przerost ambicji. Czyli rodzice są bardzo, ale to bardzo pochłonięci na pracy. Albo bardzo dużo wymagają od dziecka. Albo jest to rodzina, w której występują jakieś zaburzenia osobowości, albo choroby psychiczne. W tym momencie też nie wszystkie potrzeby dziecka, potrzeby bliskości, bezpieczeństwa czy zrozumienia są zapewniane. Dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej można też nazwać kogoś, kto wychowywał się w otoczeniu, w którym nie było przyzwolenia i akceptacji na odmienne opinie i postawy. Czyli był jakiś taki totalitaryzm, albo jakiś taki reżim różnych opinii. Jest to rodzina, w której jest jakiś nałóg. To niekoniecznie musi być alkoholizm, to mogą być narkotyki, to może być hazard. Ta książka jest dokładnie o tym, co robię na psychoterapii. Jak wychodzić z różnych traum, o zrywaniu takiego łańcucha rodzinnego, pewnych schematów i zachowań. Na stronach tej książki na pewno też odnajdzie się każdy, kto doświadczył właśnie jakiegoś takiego cierpienia czy odrzucenia w rodzinie, jakiejś takiej krzywdy w relacjach międzyludzkich, być może jakieś traumy. Na pewno to jest taki przedsionek psychoterapii i gdzieś tak uświadamia. Także dla każdego, kto chciałby zawalczyć o jakieś takie zrównoważone życie i wyjście z tych schematów dysfunkcyjnych, to bardzo, bardzo naprawdę polecam tą książkę. I bardzo też dziękuję wydawnictwu za przesłanie, że takie fajne, wartościowe książki do mnie trafiają. Ja czytając to czułam, po prostu odnajdywałam się na stronach tej książki, a z drugiej strony też miałam takie poczucie, że rany, ja już to wiem, to już przerobiłam dzięki terapii. O, to też. To rozumiem, tutaj jeszcze jestem w trakcie, ale ten schemat już też udaje mi się zatrzymać. Także jeśli gdzieś będziecie przechodzić obok Empiku czy coś, to wejdźcie, zerknijcie do tej książki. Naprawdę myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobra inwestycja w siebie. Zostawiam Wam też link w opisie, jeśli ktoś jest zainteresowany. Tutaj mogę odpowiedzieć też przy okazji na kolejne pytanie. Jakie było Twoje najgorsze doświadczenie związane z rozpoczęciem psychoterapii i pracy nad sobą? I ja sobie tutaj nawet zaznaczyłam pewien schemat,
który był dla mnie bardzo trudny do przepracowania, a mianowicie prowizoryczne zaleczanie się. Tutaj są podane dość ekstremalne przykłady, jak narkotyki, alkohol, czy objadanie się w celu zamaskowania czy okiełznania bolesnego świata wewnętrznego, ale jakby ja miałam coś podobnego, że trudno mi było wysiedzieć ze swoimi złymi emocjami i zawsze coś wymyślałam, że jak tylko się źle czułam, to chciałam wyjść, od razu się z kimś spotkać, umówić się na piwko, na pizzę i w ogóle zapomnijmy o wszystkim. I nie potrafiłam w ogóle z tym wysiedzieć. Tutaj jest napisane: takie próby mogą stanowić chybione próby wyciszenia się, opanowania wzburzonego, rozedrganego wnętrza. Jest to pragnienie zapewnienia sobie jakiejś przyjemności czy zmiany nastroju, gdy człowiek ma poczucie, że nie potrafi dokonać tego w bardziej funkcjonalny i konstruktywny sposób. Są to działania zdecydowanie autodestrukcyjne. Ja natomiast czułam, że no nie wysiedzisz. Nie wysiedzisz, muszę coś zrobić, po prostu nie radziłam sobie. W momencie, kiedy czułam smutek, zawiedzenie, kiedy, nie wiem, bardzo liczyłam na jakieś spotkanie, ktoś w ostatnim momencie mi to odwołał, ja po prostu, no po prostu fala zawodu i czarno-białych myśli, a raczej czarnych, na zasadzie super i co ja teraz, wszyscy mnie zostawiają i tak dalej. To, czego nauczyłam się przez terapię, i terapeutka pokazała mi i nauczyła mnie wytrzymywać te stany. Ponieważ ja za każdym razem, gdy czułam taką silną emocję, to bałam się, że ona będzie wszechobecna, wszechogarniająca. Ba, ona taka była. I bałam się, że ona będzie na zawsze. Ja to też czasami widzę po innych, gdy mają jakąś trudną emocję, to na przykład się odcinają. Nie chcą z nikim rozmawiać. Albo jest taki system, żeby szybko zagrzebać pod dywan, żeby szybko już przestać o tym rozmawiać, bo jest wejście na trudny temat i ten trudny temat trzeba ominąć, żeby, broń Boże, nie skwasić atmosfery, bo zła atmosfera jest zła. Ja się teraz uczę tego, żeby tego nie unikać, żeby tego nie wypierać, żeby to akceptować. I w momencie, kiedy nauczyłam się przeżywać te najgorsze emocje, i dzięki temu czuję, że jakoś tak nie zakłamuję swojego życia. To było chyba dla mnie najtrudniejsze. I było to z jednej strony tak okropne, a z drugiej strony tak oczyszczające. Czy terapia pomaga zapomnieć o złych rzeczach z przeszłości? Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie da się zapomnieć o złych rzeczach z przeszłości, natomiast terapia pozwala spojrzeć na te złe doświadczenia z przeszłości z pozycji dorosłego. To, co pomaga w jakiś sposób zapomnieć, w cudzysłowie, w sensie przepracować to, to jest wrócenie do tego momentu, też nazwanie różnych uczuć i emocji, które towarzyszyły nam w tamtych wydarzeniach, mają dużą moc terapeutyczną dla osoby dorosłej, ze względu na to, że tamte sytuacje często rzutują na nasze obecne zachowanie, na nasz strach, na nasze lęki, na nasze odruchy, na nasze zachowanie. Nic tak nie leczy jak zrozumienie. Nic by tutaj dobrego nie przyniosła pozycja ofiary, zapomnienie, zemsta, obraza. Właśnie chodzi o to, żeby zrozumieć i wziąć coś z tego dla siebie. Także na terapii mówimy nie i jeszcze raz nie dla zapomnienia. Na pewno jeszcze nagram dla Was film właśnie o tych początkach, jak ja tego psychoterapeutę znalazłam. Bo moja terapeutka nie jest moją pierwszą terapeutką, tylko jest drugą. Więc opowiem Wam o tych odczuciach z tą pierwszą osobą, która dała mi kupę właśnie takiego niesmaku. A dostaję od Was też wiadomości, że czasami właśnie z takich klimatów rezygnujecie, więc jestem dowodem na to, że można szukać dalej i znaleźć. Także myślę, że następne tematy będą właśnie oscylować w tych początkach. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To był film na pewno dwuczęściowy, bo ja taki mam podgląd, że słuchajcie, ja pewno to potnę i tam, wiecie, trochę miałam jakiś pomyłek po drodze i się powtarzałam, ale koniec końców gadałam godzinę i 40 minut. Także mam nadzieję, że to był dla Was dobry czas, że wynieśliście coś od siebie. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli wesprzecie mnie oceną tego filmu
Już do Waszej tutaj decyzji zostawiam, jak chcecie go ocenić. Macie dwie opcje do wyboru, ale wybierzcie dobrze. I tak, zapraszam do subskrypcji, jeśli ktoś chciałby kontynuować słuchanie tego tematu i jakby nie pominąć. Też słyszałam, że pomaga coś takiego, że klikniecie przycisk odsubskrybuj i zasubskrybujecie mnie ponownie, że też to podobno gdzieś tam pomaga kanałowi. Jak chcecie, to możecie w taki sposób mnie wesprzeć. No i oczywiście czekam na Wasze przemyślenia, bo to jest jedna z przyjemniejszych rzeczy, jaka pozostaje mi po całej tej otoczce przygotowania tematu, nagrania go i zmontowania. Lubię po prostu czytać Wasze historie, także zachęcam serdecznie do dzielenia się swoimi przemyśleniami na ten temat. Dziękuję za oglądanie i wysyłam buziaki. Pa, pa!